14, dziennik pokładowy, praca na farmie, dani dzień po dniu, dzień 20. Jedziemy orać to 42-hektarowe pole trawy. Będziemy siać tutaj żyto. Zajmie mi to 3 dni. Także jutro rzucają je na inne jeszcze pole, 10-hektarowe, takie skomplikowane, z 3 kawałków, bo tam będziemy dosiewać jeszcze ostatni rzepak i później wracam tutaj. Taki jest plan. Tam daleko do tych drzew. Wczoraj wymieniliśmy lemiesze w przedpuszkach i niektóre odkładnie. Bo one muszą dobrą robotę tu robić. Muszą dobrze przykryć trawę. Dzisiaj bardzo ładnie zrobiona robota. Ładnie kryje. Ażury wymieniam w miarę, bo one się nie zużywają jednocześnie tak samo, tylko w różny sposób, dlatego że na przykład jak któraś z korpusów biegnie po ścieżce technologicznej, która jest gliniana i bardzo wysuszona, ubita, to wtedy jej zużycie się przyspiesza, także one się nie ścierają tak samo. Jedziemy dalej. Zobaczcie, jak on obraca trawę. I robi to perfekcyjnie. Robi taką zwaną kanapkę. Że wszystko, cała trawa idzie na dno. Tu widać, jak to obraca. Wpadł kamień. Koniec misji. Następny temat. Też może się wbić w koło. Thank you.
Kochani, jest 22 sierpnia. W Polsce już miesiąc temu ludzie zakończyli żniwo. Miesiąc temu. Die oh my. I fakt sekundy duńskie, żeby mieć power up. Takie coś mam. Co wy na to? Zjem to. Będę mógł dalej robić. I pobić rekord orki. Bardzo dobra. Poważnie mówię. Dobra, wyłączam, bo muszę to... Wyłączam. Wyłączam, bo muszę to zjeść, nie? Jeszcze raz. 3, 2, 1, start. Wyłączam. Muszę...
skończę gdzieś kolację. To mam jeszcze do zaorania, zobaczcie ile. Aż tam hen daleko.
wsiadę sobie tutaj na wyjściu klimatyzacji coś do picia lub czekoladę. Nie mam ciągu godziny, jakbym z lodówki wyciągnął, już jest bardzo zimno. I sobie tutaj cały czas jeździ. I widać, nie jeżdżę po dziurach, bo jakbym jeździł, to by to spadło. I szybę wybiło. Oglądać kolejny odcinek. Chciałem wam powiedzieć, że mikrofon będzie, nie wiem kiedy, ale będzie. Ale wszyscy narzekacie, że mnie nie słychać. A zobaczcie, co mają powiedzieć ludzie głuchoniemi. Oni całe życie mają takie seriale, tu w ogóle nic nie słychać prawie. Więc postawcie się chociaż na kilka odcinków na ich miejscu, znaczy to jest ciężko. A co mają powiedzieć ludzie niewidomi, albo ci, co nie mają rąk? Oni by woleli wszystkie odcinki na YouTube, wszystkich filmów oglądać w takiej jakości, jak wy oglądacie, żeby tylko słyszeć.